W poprzednim odcinku wraz z Wojtkiem znaleźliśmy mega straszną świątynię i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że przygotuję się do tego, żeby walczyć z tym, co tam prawdopodobnie znajdziemy. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest kolejny odcinek na kanale Szczypson Games. Przypominam, że codziennie o godzinie 19.19 są odcinki tutaj, a o godzinie 16.16 staram się codziennie wrzucać odcinki na Szczypson Plusa, więc zapraszam. Linki oczywiście wszystkie są w opisie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przygotujemy się na walkę z tym, co znajdowało się w świątyni. Nie ma niestety dzisiaj z nami Wojtka, ale za to jest Krzysio, jego zwierzak, więc witam Krzysia. Co prawda, tak jak mówiliśmy, jest niemową, więc nie za bardzo z nim porozmawiamy, ale... Ale tutaj w tej wieży przygotujemy sobie rzeczy, które będziemy potrzebowali do walki z tym, co tam nas spotka. To jest dosyć creepy, ja jestem strasznie obstrany, jak o tym myślę, ale wydaje mi się, że pokonamy to, tym bardziej, że mamy no, porządny sprzęt. Na pewno będę musiał zenchantować zbroję, to jest myślę taki mus, nie? Więc na pewno zenchantowana zbroja to będzie trzeba, tylko będzie trzeba zrobić nową, więc będę musiał też wrócić do Palionowa po diamenty i tak dalej, żeby po prostu mieć z czego to tworzyć. No i to pole ziemniaków, Boże, to jest pole marchewek, Wojtek nie zbiera, nie wiem dlaczego, nie chcę mu się... Kto tam chodzi? Co? Co wy tu robicie? Co wy... Nie, 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 no nie. Jak wy to znaleźliście, to miejsce? No nie, no... Nie, słuchajcie, musimy... Nie możecie tu... No jak wy to znaleźliście? Moją tajną bazę znaleźliście! No, wyszedłem sobie tylko... z młodym na spacer, pokazać mu łono natury piękne. Wujek go tutaj zaprowadził i co to jest? No to jest miejsce, taka baza wypadowa, wiesz? Takie... To jest baza, to na pewno nie jest baza, co ty tu... Znaczy, to jest tak... No nic, co ja mam ci powiedzieć? Baza, no serio, stary, tylko... No ja sobie tu, tak wiesz, taka baza wypadowa, no co ja ci mam więcej powiedzieć, no. Baza wypadowa? Nie wydaje mi się. No możesz pozwiedzać, no patrz, nie, żadne papieroski. Nie, ja się w takie rzeczy nie bawię. Gdzieś mieszka. No ja tutaj mam magazyn, tu sobie normalnie funkcjonuje. Nie wierzę ci. No mam taką bazę, ja muszę odpoczywać od wszystkich dookoła, wiesz o co chodzi, nie? Dobra, to dlaczego to ukrywałeś? Nie wiem, bo nie miałem potrzeby mówienia wam o tym oczywiście, nie? No, przecież... Nie, to się pogrążasz się w swoich kłamstwach. Dobra, pokażę... Nie, ja tu sam, bez nikogo. Nie mam żadnego wspólnika. Co to jest, Cela? Co to jest? No nie, to jest... Jak więzienie. No bo to jest takie tam, o widzisz kto tam jest przy tym? Tam skończył marnie, poprzedni więzień. Ale to nie za mojej kadencji tu, jakby to znalazłem, to tutaj było i nie, wiesz, to nie za mojej kadencji, to nie ja zrobiłem, nie jestem taki brutalny. Chodź. Dobra, pokażę wam coś, ale musicie to zatrzymać dla siebie i odbierzcie to jako udowodnienie, że nie mam przed wami tajemnic, dobra? A mogę powiedzieć tacie? Nie, no znaczy, wiesz co, fajnego masz pampersa tak swoją drogą teraz. Ale weź tutaj zamuruj to, bo ty masz tą kratę. A to jest. Tam jest ta krata. Aha, dobra, to nieważne, to może być taki otwór. Dobra, chodźcie, pokażę wam to. Najlepiej nikomu o tym nie mówcie, no bo to niepotrzebnie się do ludzi schodzić. Tak, wiecie, to nie ma sensu. Chodźcie, pokażę wam, jest to prawda noc. Ostatnio dziwna rzecz się stała tutaj na tym serwerze, bo... Dobra, muszę wam powiedzieć więcej, bo wy nie dacie mi spokoju. Więc tak, mam takie specjalne radary, na których widzę, jeżeli pojawia się coś nowego na Palionowie. I ostatnio mój radar wykazał, że pojawiła się nowa osoba. No i to ona właśnie w tym miejscu mieszka. I aktualnie jej nie ma, ale ja się z nim tak troszkę zaprzyjaźniłem, jest w sumie spoko. To jest taki Wojtini się nazywa. I on wygląda trochę jak zombie, wiesz? Tylko to jest taki zombie, który po prostu czai bazę, wiesz o co chodzi? Aha. No, więc taki... Ja mam pytanie. Ja bym się z zombiakiem nie zadawał. No też się bałem. Bo ten zombiak, znaczy ten Wojtini, który jest zombiakiem, on ogólnie żywi się królikami. Tam w rogu ma farmę królików i marchewkami je karmi, nie? Aha. Bo on ogólnie warzyw nie toleruje, więc on tylko króliki je. Dobrze, że nie ziemniaki, bo ja już mam koniec, ja już mam dosyć ziemniaków. Tak, masz dosyć, dobra. Dobra, no i kontynuując tą historię, którą wam mówiłem z tym Wojtkiem, no to... On się tu pojawił i od momentu, kiedy się pojawił, to takie dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Pokażę wam, możecie powiedzieć, co o tym sądzicie. Ja to właśnie wczoraj z nim odkryłem i dzisiaj jestem totalnie w szoku, co się dzieje. Patrzcie, o nie, goni mnie. To jest kolega tego Krzysia.
Trzeba ich pokonać. Patrzcie, gdzieś na mapie tutaj w okolicy pojawiają się takie rzeczy. Widzicie? Takie czaszki. No, widzę, no. Kurczę. A tam z przodu też to jest, tam, o, tutaj. Gdzie? Gdzie jest? Tutaj, jestem za tobą. No, właśnie, w tamtym miejscu. I właśnie jak w tą stronę my też szliśmy. No patrz, jak te moby atakują, to jest jakieś nieporozumienie w ogóle. Patrz, jak w tą stronę. No, właśnie się zastanawiam, właśnie. Czy to nie jest, wiesz, czy on jakby nie ściągnął tu jakichś dziwnych mocy. Ale on jest naprawdę fajny, więc ja... Musisz uciekać! No nie, no, ale on jest naprawdę spoko. I patrzcie, tu za tymi głowami jak szliśmy, to dotrzeliśmy do takiej dziwnej świątyni. Patrzcie, tam po drugiej stronie ona jest. Teraz aktualnie jest strzeżona przez dwa bagujące bloki, ale już je pokonałem. Dobra, patrzcie, tu jest kolejna i patrzcie, jaka tu jest świątynia. Ja nie wiedziałem w ogóle o jej istnieniu. I to jest straszne. Czekaj, bo tutaj, żebyś nie dostał. Widzicie to? Co to jest? Zabiliśmy... No, spokojnie, tu nic nie było. Tak, byłem tu właśnie z nim. I totalnie nie wiem, co mam o tym sądzić, nie? Ale strasznie to wygląda. Wow, ale postawiłeś pochodnie tu w tym momencie. Nie, ja właśnie na twoim miejscu bym nic nie robił tutaj. Uważaj, tam jest lawa! Uważajcie, tu na shifcie. Bo, o kurczę, ale krzesło. Chodzi o... No właśnie... Nie, właśnie młody, ja... Skąd ty znasz takie słowa, młody? Właśnie. No bo ja się uczyłem, ale... No wiecie... Dobra, który nauczyciel ciebie tego nauczył? Na pewno nie ja. Nie mogę tego powiedzieć. W każdym razie uważam, że tutaj ofiara jest bardzo, bardzo ważna, bo ale coś to... się złego może stać. Na razie nie możemy nic z tym robić, bo ja się boję, że jak... Na przykład otworzenie tej trumny, ja boję się, że uwolni jakieś dziwne rzeczy. Więc... Nie otwierajmy tego, chodźmy, zostawmy stąd, to tak. Nowego. Tak, trzeba stąd uciec, trzeba wyjdźmy stąd. No dobra. Bo masz te deski? Dawid. Nie podpalaj. Ja to właśnie chcę zostawić w takim stanie, jakim to było, bo boję się, że jeżeli tu coś pozmieniamy, to zadziała tylko na niekorzyść naszą. Zabij to deskami. Proszę mi to oddać. O, cyk. No, zabij te deskami, żeby tam po prostu nie dało się. Uważajcie, kurczę, bo tutaj ona jest, ta świątynia jest strzeżona przez takie właśnie stwory. I to jest... Trzeba uważać. No i co o tym sądzicie? Jakby co wy byście z tym zrobili? Ja bym stąd uciekał, to szczerze, na swoje miejsce, bym w ogóle się z Wojtyni mnie zadawał. No co jest jakieś... To jest jakieś rozwiązanie. No ale wydaje się być fajny, naprawdę. On jest taki... No, fajny, musicie go poznać. Może go kiedyś poznacie. Mi się wydaje, że on ciebie chce wciągnąć w jakąś pułapkę. Mówisz? No. Obawiam się, że... I za niedługo ty będziesz tą ofiarą. O nie, najgorzej, nie. Skończyć właśnie, on cię wykorzystuje. Uważaj, myślicie? No nie wiem, będę musiał to wyczuć jakoś. No ale nie mogę teraz tak zniknąć z jego życia, bo on zauważy i na pewno nas znajdzie. On w ogóle to już był w Palionowie. Czajcie, bazę, że... Było tak, że ja byłem u siebie na chacie, powiedziałem mu, że ma w tamtą stronę w ogóle nie iść, nie? A on przyszedł i wszedł do zamku jeszcze w dodatku. No nie, tak być nie może. Wszedł i... No i dlatego ja jestem troszkę obsrany, ale nie no, wydaje mi się, że on jest taki... No nie wiem, kurczę, te moby mnie tutaj totalnie terroryzują, ja nie wiem, co tu się dzieje. Chodźmy tam do środka, bo tutaj jest przynajmniej bezpiecznie. Tutaj jest oświetlone i tutaj można spokojnie przejść. Ale w ogóle jakie miejsce, nie? On to wybudował to wszystko. W ogóle powiem wam ciekawostkę, jak zaczynałem przygodę na tym serwerze tutaj, to ja w tej wiosce obok zaczynałem swoją przygodę. I on tutaj teraz, wiesz... O, czekaj, tu jest jakiś skorpion i to nie jest Krzysio. A, wiem, co to za... A nie, to jest Krzysio. To jest Krzysio jednak. Jeszcze dinozaury. No. Tak, to jest drzewo przyjaźni właśnie, bo ten Wojtek powiedział, że chce, żebym był jego przyjacielem i posadziliśmy drzewo przyjaźni. Ale uważaj, to nie jest Herobrine, prawda? Nie. Herobrine nie. On w ogóle nie wygląda jak Herobrine, wiesz? Bo Herobrine też... A to jest, mi się wydaje, że tu się staje i jak to się kliknie, to tu jest tam do więzienia się tak w ten sposób wrzuca, tak mi się wydaje, wiesz? To musimy uważać. No tak, trzeba uważać. Więc... O nie, patrzcie, kto tu przyszedł. Norbert. Czemu Norbert? Dobra. No, pokonany Norbert. Wszystkie ogry to są Norberty, pamiętaj, syn Paliona, to jest taki... Okay. Na tym serwerze wszystkie ogry to są Norberty po prostu, nie? Dobra. No, okay. więc musisz po prostu uważać tutaj na nie, bardzo, bardzo uważnie. Zobaczcie w ogóle, jaki mam zestaw, chłopaki. W ogóle kopnąłem się w kamerę i poprzestawiałem się. Co, jaki zestaw? No właśnie. Taki zestawik. Tutaj chyba nie można, prawda? A co, a mogę łyka? Czułaj, ale uważaj. Mocno kopię. Birmuk, o kur... A nie można tego. O, bardzo smaczne. Tak, to są króliki, bo ten Wojtek żywi się królikami, to zostaw, to jest jego jedzenie. No!
Nie, 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 lepiej nie. Nie, 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 proszę nie otwierać. Nie, nie, bo to jest jego jedzenie. Młody ma rację. Nie, nie uwalniajcie tych królików. Nie, 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 słuchajcie, ja was tu wpuściłem, ale nie możemy tak zrobić. O nie, 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 no proszę. Nie, nie, no, uwolniłeś króliki. No dobra, ale to chociaż tylko tyle. Syn Paliona, przywódca królików. Co się wydarzyło? No ale, ale słuchaj, to jest zwierzęta się je. Nie, one muszą, one mają prawo do życia. Poczekaj, tutaj zrobimy taką zagrodę dla króliczków. O, co ty na to? Ale przecież tam mają zagrodę. No dlaczego ty je wszystkie wypuściłeś? Nie, tutaj. Co to jest za plaga królików? Co się wydarzyło? Krzysio, Krzysio łapie. Patrz, Krzysiowi po twarzy skacze jeden. A już nie skacze, ale przez chwilę skakał mu po twarzy. A uważajcie na Krzysia, bo Krzysio to jest... Bezpiecznie. O, zabij, ty! Krzysio zabił jednego. Nie. No? No nie. Widzicie? Krzysio tu pilnuje, uwolniliście króliki, teraz jesteście winni śmierci wszystkich królików. Ja zaraz idę zabić Krzysia. Nie, 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 nie. Nie, bo wtedy nie można, nie można. Krzysio jest, bo Krzysio tu broni przed wszystkim, więc nie można. Nie można. Dobra, słuchajcie, nie, 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 chodźcie, zostawmy to miejsce, chodźcie, wracamy z powrotem, już koniec, nie możecie tu za długo przebywać, bo jak tu Wojtek przyjdzie, to on się przestraszy i może w euforii jeszcze wykonać jakiś niewłaściwy ruch. Powiedz mu, żeby się przesiadł na ziemniaki takie pieczone. Próbował, on już próbował, takie, no nie zasmakowały mu. O nie, mi też nie smakują. Młodemu też na początku nie smakowały, a teraz wcina. Teraz mi też nie smakują jeszcze bardziej. Co ty gadasz, młody, to jest pożywny posiłek. Może się na chlebek namówi. Może się na chlebek namówi. Z masełkiem taki o fajny. No dobra, słuchajcie, no dobra. Ja będę kończył w tym miejscu odcinek. Chodźcie, wracajcie w ogóle, ja tu zostaję. Ale wy, weźcie, weźcie te namioty ze sobą, wróćcie do Palionowa. Tam jesteście bezpieczni. Nie martwcie się o mnie, ja z nim jestem na dobrej drodze, nie? Więc trzymajcie się i na razie, do zobaczenia kiedyś. Hejo, hejo. Co się wydarzyło? Ja nie mogę. Co jest grane? Znaleźli to miejsce, więc już nie jesteśmy tacy ukryci. Znaleźli to miejsce, już wiedzą o Wojtku, więc totalny dramat, bo teraz będzie trzeba jakoś... No już nie można tego ukryć. Oni na pewno to powiedzą wszystkim, więc już wszyscy będą wiedzieli o tym, że tutaj jest Wojtek i że ja mam jakiegoś kumpla tutaj. Ja jestem przestraszony, krótko mówiąc. Ja nie wiem, co się wydarzy tutaj. Mam nadzieję, że mi tutaj nie zrobią najazdu. Wypuścili wszystkie króliki teraz, zanim ja wszystkie je połapię, żeby Wojtek nie zauważył, to trochę czasu minie. Masakra. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Wbijajcie również do kanałów chłopaków, bo byli tutaj fajnie na odcinku. Więc wbijajcie do syna Paliona i do Dave'a. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa.